Rozmowa dnia. W naszym studiu gościem Sygnałów Dnia jest szefowa Kancelarii Premiera, minister Beata Kempa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister, dlaczego premier Beata Szydło nie przyszła na wczorajsze zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego? A miała pani premier taki obowiązek? Nie dostała zaproszenia? Więc przede wszystkim rzeczywiście zawsze taką, przynajmniej z poprzednich lat, przypominam sobie taką praktykę, że były takie zaproszenia. Nie wiem, czy do wszystkich, czy do wybranych osób. Ja takiego zaproszenia na biurku nie mam, przynajmniej nie przedłożono mi. Ale to nie jest ważne. Ale nie wpłynęło na nazwisko pani premier Beaty Szydło. Nie ma tutaj obowiązku. To jest zgromadzenie, które odbywa się co roku rutynowo. Omawiane są problemy związane z orzecznictwem danego roku i w tej sytuacji ważne, żeby Trybunał się zebrał i omówił kwestie, z którymi my się nie zgadzamy. I nie wiem, czy wnioski, które wczoraj Trybunał wyciągnął, były wnioskami, które jednak w mojej ocenie powinny skłaniać przede wszystkim też Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby działać w granicach prawa, na podstawie prawa, czyli zgodnie z artykułem 7 Konstytucji. Niestety tak się nie dzieje, a próba wymuszania na nas albo obecności, albo publikacji czegoś, co nie jest wyrokiem, albo innych elementów, uznajemy za coś, co nie powinno być w naszym porządku ani państwowym, ani prawem. Także jest to jedno z wielu wydarzeń, które się dzieją. Wczoraj pani premier wyleciała, jak wiemy, do Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważne spotkania, kwestia podpisania konkluzji, jeśli idzie o szczyt klimatyczny, kwestia przede wszystkim rozmów, jeśli idzie o polską gospodarkę i wielu spotkań związanych z polityką gospodarczą naszego państwa. Spotkania oczywiście zwyczajowe i bardzo dobre z naszą Polonią, więc też wczoraj pani premier już wylatywała do Stanów Zjednoczonych. Ale była każde obrady, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, które potem, jak wiemy, są w odpowiedni sposób spisywane, na pewno są bardzo ważne, ale są przede wszystkim wskazówką dla Trybunału. Ale była to znacząca nieobecność. Ona została zauważona. Czy rząd i władze Sejmu nie próbują w ten sposób umniejszać znaczenia Trybunału? Nie. Myślę, że Trybunał jest w polskim porządku i bardzo byśmy prawnym oczywiście, jest zapisany w polskiej konstytucji. I jedyny zarzut, czy to, co jednak tutaj będziemy bardzo mocno podnosić, to prosimy, aby również działał zgodnie z artykułem 7, czyli na podstawie prawa i w granicach prawa. I aby pan prezes Trybunału Konstytucyjnego jako sędzia, prawda, taki urząd bardzo zobowiązuje, nie zajmował się polityką, tylko orzekaniem zgodnym z procedurą, którą przyjął Sejm, wybrany, powtarzam, w demokratycznych wyborach w grudniu 2020. Mówię o ustawie z grudnia 2015 roku, która porządkowała i zamykała w naszej ocenie spór prawny dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, a porządkowały kwestie funkcjonowania trybu orzekania przez Trybunał Konstytucyjny, bo to również, a może przede wszystkim mieści się w porządku konstytucyjnym. W związku z powyższym myślę, że na pewno Trybunał owocnie obradował. Nie zabrakło tam, nad czym boleje, wątków politycznych. Podsumowując rok pracy Trybunału, prezes Andrzej Rzepliński mówił: Trybunał Konstytucyjny istnieje po to, by człowiek nie czuł strachu przed państwem. Zgadza się pani z takim określeniem? W ogóle obywatel nie powinien czuć strachu przed państwem. Ale to aluzja jest czytelna, moim zdaniem. My jesteśmy po to, ale również przede wszystkim nie jest tak, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, powtarzam, który sprawuje urząd sędziego, który zobowiązuje, aby wchodził w politykę, więc zawsze można, żyjemy w wolnym kraju i zapraszam pana prezesa Rzeplińskiego, ale wtedy, kiedy złoży urząd sędziego i odda togę, wtedy jak najbardziej może stanąć do wyborów, jak równy z równym będziemy dyskutować, na pewno bardzo owocnie. Natomiast dopóki tak nie jest, to ten urząd zobowiązuje. I tutaj w tej sytuacji też jesteśmy po to, jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej. I myślę, że też dlatego obywatele dali nam mandat, aby wreszcie przywrócić, a może inaczej, spowodować to, bo nigdy tak niestety nie było, bo państwo stało przodem do obywatela, szczególnie w stosunku do tego najsłabszego, w stosunku do dzieci. Program 500+ to pokazał, że w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie to osiągnąć. Natomiast obywatel nie będzie się bał wtedy państwa, jeżeli wszystkie organy państwa będą przestrzegać prawa, czyli działać w granicach prawa i na podstawie prawa. I wtedy nie trzeba będzie rzucać haseł na wiatr. Wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani, również prezes Trybunału Konstytucyjnego. 45% Polaków w sporze o Trybunał jest po stronie Trybunału. 29 popiera w tej kwestii. To jest spór, który tak naprawdę, jak rozmawiam, to jest ważne, jak się jest wśród ludzi i rozmawia, bardzo często otrzymuje i właściwie najczęściej otrzymuje komunikaty takie, że ludzie w tym bieżącym życiu, kiedy mają sporo problemów, własnych spraw, gdzieś tam zaglądają, mówią, że właściwie my tego sporu do końca nie rozumiemy, nie wiemy, o co chodzi też Trybunałowi. Wiele osób jednak zarzuca jakby ten właśnie element, o którym powiedziałam wcześniej, że Trybunał wikła się w spór polityczny, a nie powinien. Powinien orzekać zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani, żeby przestrzegać ustawy. Trybunał, zdaje się, chce, eliminując ustawę z grudnia 2000, może inaczej, nie działając na podstawie ustawy z grudnia 2015 roku, zdaje się tego nie widzieć, więc to jest złudne. Ja myślę, że to, co dzisiaj Polacy rzeczywiście dostrzegają, to jest przede wszystkim program 500+. A czy tym się zajmują. Czy obejmując urząd jako szefowa Kancelarii Premiera, zdawała sobie pani sprawę z tego, że jest częścią eksperymentu? Wiem, o czym pan redaktor mówi. Wszyscy się uczymy. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo dobry. Pana prezesa bardzo szanuję. Uważam, że ale jak się to, pani poczuła, teraz, jak pani usłyszała, że ale przeczytała, że jest... to jest, przepraszam, złe słowo, czy należy rozumieć wyjdzie albo nie wyjdzie, no twoja babka wróżyła. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to jest świetna w tej chwili sytuacja, kiedy prezes największego ugrupowania, który bezwzględnie osiągnął naprawdę sukces i to wielki sukces. Nie udało się to żadnemu przywódcy partyjnemu po 1989 roku, żeby tak zjednoczyć obóz i tak poprowadzić go do zwycięstwa w taki sposób, żeby wygrać kwestię dotyczącą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wreszcie rządu. Także w tej sytuacji ta taka wielka naprawdę współpraca, jaka jest pomiędzy panem prezesem, przede wszystkim jego doświadczenie i absolutne przymioty przywódcze i budowanie strategii. Tutaj myślę, że nawet największy adwersarz pana prezesa musi przyznać rację, że jest to niewątpliwy sukces, ale przede wszystkim też współpraca członków rządu i to, co ja bym nazwała takim współistnieniem w tej nowej, bardzo dobrej, też korzystnej sytuacji. Trzeba dzisiaj robić wszystko, żeby obywatele, którzy nam zaufali, poczuli, że idzie ta dobra zmiana. Oczywiście, że to się nie staje w miesiąc czy w dwa, choć program 500+ był programem błyskawicznym. Po roku będziemy ten program oceniać bardzo dokładnie i wszędzie tam, gdzie jeszcze trzeba będzie ten program poprawić, czy dać jakieś elementy, które będą ten program usprawniać, to na pewno to zrobimy i to obiecujemy, ale kolejne elementy naszych programów już są w procedowaniu i myślę, że kwestia uszczelnienia podatku VAT, kwestia dotycząca kwoty wolnej od podatku, kwestia dotycząca wieku emerytalnego. To wszystko, co obiecywaliśmy w sposób absolutnie bardzo konsekwentny. Pytanie tylko, czy rząd będzie to oceniał w tym samym składzie. Premier Beata Szydło i cały rząd będzie na koniec roku przechodził egzamin u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Będzie przechodził egzamin nie tylko przed partią, która jest absolutnym tutaj bardzo ważnym zapleczem politycznym. To jest ważne. To tylko ktoś, kto nie uczestniczy, czy nie zna się na polityce, może twierdzić inaczej. To jest ważne. Zawsze będziemy podlegać ocenie. Przede wszystkim też ocenie naszych wyborców. To jest najważniejsze. A wiedziała pani o spotkaniu prezesa z czołówką PiS-u bez premier Beaty Szydło na Nowogrodzkiej pani wtorkowym? Prezesie, święte prawo mediów spekulować, dopatrywać się jakieś, nadinterpretować, dobudowywać jakieś elementy związane z interpretacją tego, co się dzieje. Gremia partyjne mają to do siebie, że się bardzo często zbierają i dobrze, bardzo dobrze trzeba obradować. Nie możemy spoczywać absolutnie na laurach. Ale jeden z wiceprzewodniczących PiS-u był nieobecny, premier Beata Szydło. Panie doktorze, pani premier Beata Szydło jest premierem Rzeczypospolitej Polskiej i ja tu zaświadczam, bo widzę na co dzień pracę pani premier, jak bardzo jest zajęta wszelkimi pracami, ale też wiem i przede wszystkim reformami, rozmowami. To jest bardzo, bardzo absorbujące zajęcie i myślę, że tutaj świetnie sobie pani premier daje rady. Ja chcę tylko pogratulować jej stoickiego spokoju, który udziela się nam wszystkim. W moim przypadku jest to niezwykle ważne. Czyli dementuje pani doniesienia prasowe państwa, o tym, pracujemy. Że Jarosław Kaczyński układa nowy rząd, że Gowin, Jurgiel, Waszczykowski są do wymiany na jesień. Panie redaktorze, jutro otworzymy następną gazetę, będą kolejne osoby do wymiany, pojutrze jeszcze inne, pewnie jakaś giełda będzie, coś się będzie działo. My pracujemy, pokornie pracujemy. Jeśli przyjdzie taki czas, będzie taka potrzeba, jeśli osoby, które o tym decydują, będą w jakiś inny sposób uważały, że ocena na przykład bardzo surowa będzie powodowała to, że trzeba będzie dokonać takich zmian, to jeszcze raz powtarzam, my z wielką pokorą pracujemy, ale jeśli taka decyzja będzie, to rzecz jasna nikt do swoich stołków się nie przywiązuje. Dziękuję bardzo. Gościem Sygnałów Dnia była szefowa Kancelarii Premiera, pani minister Beata Kempa. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia. A rozmawiał Wojciech Dąbrowski.